Podążam wyznaczoną mi drogą. Dzisiaj mamy do czynienia z lekcją 317 kursu cudów. Mam zająć wyjątkowe miejsce. Mam rolę, która jest jedynie dla mnie. Zbawienie czeka, aż podejmę ową rolę tak, jako to, co postanawiam czynić. Dopóki nie dokonam tego wyboru, będę niewolnikiem czasu i ludzkiego losu. Gdy jednak chętnie i radośnie będę szedł drogą wyznaczoną mi przez plan mojego ojca, wówczas rozpoznam, że zbawienie już tu jest. Dane już wszystkim moim braciom, jak również i mnie. Ojcze, Twoja droga jest tym, co dziś wybieram. Dokąd mnie prowadzi, tam postanawiam iść. To, co chciałaby, abym czynił, postanawiam czynić. Twoja droga jest niezawodna, koniec zaś pewny. Oczekuje mnie tam pamięć o Tobie, a wszystkie moje żale kończą się w Twoim objęciu, obiecanym Twojemu synowi, który był w błędzie, myśląc, że oddalił się od niezawodnej ochrony Twoich miłujących ramion. Podążam wyznaczoną mi drogą. Dziękuję bardzo. I podążajcie tą drogą.